Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, który mam przyjemność reprezentować, prowadzi badania dotyczące pomiaru poziomu odpadów żywności w Polsce i jest wskazany jako krajowa jednostka wiodąca przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska właśnie w tym zakresie. Te dane są raportowane do Eurostatu i właśnie 27 września świeżo opublikowane najnowsze dane za 2022 rok wskazują, że w Polsce marnujemy, wytwarzamy 4,5 miliona ton odpadów rocznie. Jest to bardzo duża skala. Za ponad 55% z tej puli odpowiadamy my, konsumenci, w ostatnim ogniwie łańcucha rolno-żywnościowego. Ale żywność marnuje się i staje się odpadem na każdym etapie łańcucha, począwszy od produkcji rolnej poprzez przetwórstwo, handel i dystrybucję, gastronomię, aż po właśnie gospodarstwa domowe. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, wszyscy w różnym stopniu. Jest to bardzo ważny temat, szeroko teraz poruszany i komentowany, dlatego że zgodnie z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych wszystkie kraje powinny ograniczyć marnowanie żywności, wytwarzanie odpadów żywności o 50% do 2030 roku. I właśnie takie ograniczenie nałożyła Komisja Europejska na wszystkie kraje członkowskie. A żeby jeszcze bardziej przykręcić śrubę, żeby uzyskać ten efekt, to w tej chwili na stole jest nowelizacja ustawy od tak zwanej odpadowej, ramowej ustawy o odpadach, w której Komisja chce wskazać konkretne cele dla konkretnych ogniw, czyli o 10% mamy ograniczyć na etapie przetwórstwa i o 30% na etapach handlu, gastronomii i konsumpcji gospodarstw domowych. W związku z tym mamy bardzo ambitne cele do realizacji. W Polsce to jest ograniczenie na etapie przetwórstwa o 55 tysięcy ton rocznie i na pozostałych trzech etapach około miliona ton rocznie. To są ogromne ilości, które mamy do 2030 roku ograniczyć. W odpadach, w marnotrawstwie żywności ważne jest rozróżnienie właśnie tych dwóch pojęć. Marnotrawstwo żywności to jest cała żywność, która została wyprodukowana dla ludzi i z przeznaczeniem, że zostanie spożyta przez ludzi i nie została spożyta, stała się odpadem czy została zmarnowana. Natomiast jeżeli ta żywność, która nie została spożyta przez ludzi, trafi do redystrybucji lub zostanie spożytkowana jako pasza dla zwierząt, nie staje się odpadem. W związku z tym zawraca. Natomiast wszystko to, co trafi w innych kierunkach zagospodarowania, jest odpadem, odpadem uciążliwym dla środowiska. I proszę sobie wyobrazić, że marnotrawstwo żywności w Polsce jest odpowiedzialne za emisję gazów cieplarnianych na poziomie około 13 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie. To jest ogromna emisja. Tylko zmarnowana żywność, która powinna być spożyta przez ludzi. Dlatego ważne są działania i tutaj Instytut nie tylko prowadzi badania odnośnie poziomu odpadów żywności, ale też podejmuje działania w celu zapobiegania powstawania odpadów żywności, różnego rodzaju kampanie edukacyjne, działania, upowszechnianie, publikujemy, wydajemy poradniki, raporty, prowadzimy warsztaty. Ważne jest, żeby zapobiegać, ale jeżeli już się stanie tak, że żywność się zmarnuje, to żeby odpowiednio ją zagospodarować zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, która jest zawarta w dyrektywie odpadowej. Więc w pierwszej kolejności spożytkowanie właśnie na pasze dla zwierząt, a dopiero w kolejnych mamy recykling i inne wykorzystanie. I tutaj, drodzy Państwo, jeżeli wykorzystamy tą żywność, te odpady żywności, które powstaną, jeżeli wykorzystamy do produkcji na przykład pektyn, czy barwników, czy żelatyny, czyli z powrotem trafią do obiegu produkcyjnego, to wtedy nie ma odpadu. Jeżeli przetwórca ma to udokumentowane, że ten odpad został zagospodarowany zgodnie z obiegiem gospodarki zamkniętej, to wtedy też nie ma odpadu, wtedy też nie obciąża środowiska.